Od dzisiaj częściowo wrócił ruch na Rawicki Rynek. Niektórzy kierowcy nadal mają tutaj jednak problemy. Zapytaliśmy burmistrza Rawicza, Pawła Szybaja, o to, jak będzie wyglądał ruch po zakończeniu prac. Będzie tutaj dużo zmian. Zostanie wprowadzona strefa ruchu, czyli będzie tutaj ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. W dniu dzisiejszym udrożniliśmy już wjazd od strony ulicy 3 Maja. Dojazd będzie tylko do ulicy Ratuszowej, ale to jest sytuacja tylko czasowa do zakończenia wszystkich prac, które mają się zakończyć już pod koniec grudnia. W przyszłości przejazd będziemy mieli od ulicy 3 Maja do ulicy Grunwaldzkiej, z tym, że na ulicę Grunwaldzką nie będziemy mogli wjechać, będziemy musieli na rynku skręcać w lewo w stronę ulicy Wazów i wyjazd będzie w ulicę Wazów bądź też w ulicę Buszy. Jeżeli chodzi o wygrodzenie pasa jezdnego na Pierzei Zachodniej, to oprócz tutaj odgradzających drzew, lamp, pozostaną jeszcze ustawione ławki. No i tutaj środkiem będą auta pomiędzy mieszkańcami mogły przejeżdżać. Wiadomo, tutaj będzie ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Mamy nadzieję, że kierowcy zachowają tutaj ostrożność i to wszystko uda się pogodzić. Oprócz tego będzie również zmiana organizacji ruchu w Starówce. Będzie wiele, wiele zmian, będzie dużo ulic jednokierunkowych, będą udogodnienia dla rowerzystów. No i powstanie również tak zwany ring Rawicza, taki szybki objazd Rawicza po zewnętrznej stronie plant, gdzie te wszystkie drogi będą z pierwszeństwem przejazdu, powstaną również na tych najbardziej uczęszczanych skrzyżowaniach ronda, które znacznie przyspieszą przemieszczanie się z jednej strony na drugą stronę Rawicza. Ja wiem, że jeżeli chodzi o metry, to będzie trochę więcej tych metrów, ale na pewno czasowo będzie dużo łatwiej i szybciej przedostać się po zewnętrznej stronie plant, aniżeli wjeżdżać na rynek i tutaj powoli się przemieszczać. A jakie to lata? Już w przyszłym roku będziemy przebudowywać skrzyżowanie przy byłym Tesco oraz skrzyżowanie przy ulicy 3 Maja, Przyjemskiego i Dąbrowskiego. W tym miejscu, w jednym i w drugim, powstaną ronda, zostanie również przebudowana droga, zostanie tam również umieszczony pas dla rowerzystów.